Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslow i witam was dzisiaj w filmie pod tytułem Pokój Gracza 2017. Stwierdziłem, że co, inni się chwalą, to ja też się pochwalę. Tak więc w dzisiejszym filmie pokażę wam wszystkie moje sprzęty, które służą w jakimś stopniu do grania. Pierwsza część będzie poświęcona mojemu pokojowi, w którym mam konsolę i telewizor. A druga część będzie dotyczyła tego komputera, który właśnie jest za mną i który widać. Także zapraszam was na materiał. Okej, przeszedłem sobie tutaj do widoku z ręki, tak więc zacznę najpierw od rzeczy, które są jakby ogólne dla wszystkiego, więc tak. To jest fotel, na którym sobie siedzę. Jest on bardzo wygodny, bardzo stary, ale kurde, powiem wam, że wygodniejszego nie potrafiłem znaleźć i definitywnie ten fotel robi dobrą robotę, jeżeli chodzi o siedzenie. Okej, następną rzeczą, która jest wspólna dla wszystkich konsol, to są na pewno kolumny. To są właśnie takie altonki. Dość stare kolumny, ale tu właśnie zostały wymienione przez mojego tatę głośniki. Jeszcze kiedy on ich używał i definitywnie te kolumny robią fajną robotę, całkiem mają dobre brzmienie. Zresztą ja tam jakimś audiofilem nie jestem, więc jak dla mnie są nawet bardziej niż w porządku. No i jakby głównym elementem tego wszystkiego jest 42-calowy telewizor Samsunga. Jest to telewizor plazmowy. Jeden z pierwszych swego rodzaju, bodajże nie wiem, z 2006 czy 2007 roku jest ten telewizor. To jest super telewizor, jeżeli chodzi o takiego obecnego konsolowca i trochę retro konsolowca. Jeżeli chodzi o retro konsolowca, jest świetny, bo ma dużo wyjść na czyncze, czyli konsol tego typu jak PlayStation 2, PlayStation 1 czy nawet jeszcze starsze. A do tego też posiada wejście HDMI. Niestety posiada tylko jedno HDMI, więc no, czasami mnie to denerwuje, bo muszę sobie żonglować między kablami, jeżeli chcę coś w nowszych konsolach sobie pograć, no ale to już taka jego przypadłość. No to przejdźmy teraz do dania głównego, jakim są właśnie konsole. Wszystkie konsole możecie zobaczyć sobie tutaj w jednym rzucie. Tak więc konsole, które tutaj widzicie, to jest Sega Mega Drive lub jak nazywana również w Stanach Sega Genesis. To jest konsola 16-bitowa, porównywalna do, można powiedzieć, Super Nintendo, Super NES-a, SNES-a. I to jest konsola, na którą mam 3 gry i właśnie na tą konsolę jako pierwszą zadebiutował znany wszystkim i lubiany Sonic. Tak jest, nasz turlający się jeż. Poczekajcie, ja sobie tutaj wyciągnę te gierki. Nie mam ich za dużo, więc możemy sobie omówić wszystkie. Tak więc tak, to jest Double Dragon 3. Właśnie na naszego Mega Drive'a, czy tam Genesis, jak ktoś woli. Double Dragon 3 to jest taka typowa chodzona bijatyka. Chodzicie, naparzacie we wszystko, co się rusza i idziecie dalej w prawo, aż przejdziecie gierkę. Jest to chyba jakiś port z automatów w ogóle, jeżeli się nie mylę. Oczywiście tutaj mamy jakby, nie wiem, chyba niekończącą się ilość żyć, z tego co pamiętam. Dawno w to już nie grałem. No, gry właśnie na Mega Drive'a traktuję troszeczkę bardziej jako ciekawostkę niż w coś, co gram na co dzień. Kolejny to jest Sonic the Hedgehog. Bardzo się cieszę, że mam tą gierkę w kolekcji. W Sonica trochę grałem i uważam, że to jest bardzo fajna gierka. Nie tak fajna jak Mario. Szczerze mówiąc, jestem bardziej fanem Mario niż naszego niebieskiego jeża. Ale Sonic zawsze na propsie, bardzo fajna gierka. Jak ktoś nie grał, to naprawdę polecam zagrać. Super sprawa. I jeszcze jedną gierkę, jaką posiadam. No właśnie, to jakiś Global Gladiators. Jak widzicie, to jest w ogóle chyba gra z McDonalda? To jest ciekawe w ogóle. Nigdy nie czytałem, co to tak naprawdę znaczy. Sega Genesis, czy tam Mega Drive'a, to nie była specjalnie popularna konsola w Polsce, tak przynajmniej mi się wydaje. Ja wszedłem w jej posiadanie dość, powiem, fartem. Właściciel chciał ją po prostu oddać w dobre ręce. No i pojawiłem się ja. Nie wiem, czy moje ręce są takie dobre, ale weszła w moje posiadanie. Troszeczkę tutaj, jak widzicie, ma zdarte logo Sega, więc przypuszczam, że poprzedni właściciel ją dość mocno eksploatował mimo wszystko.
no, przeze mnie była odparona może kilkadziesiąt razy. Jakoś nie jestem takim fanem retro gierek jeszcze. No i to w zasadzie wszystko, co mogę wam powiedzieć o Mega Drive'ie. Kolejną konsolą, jeżeli chodzi o chronologiczność wiekową, mogę wam tutaj pokazać. To jest PlayStation 1. Konkretnie to jest model PS1, czyli już ta wersja jakby mniejsza, taka slimka można powiedzieć. Jest troszeczkę mniejsza, cichsza, mniej się grzeje niż właśnie oryginalny PlayStation 1. Z wyjść tej konsoli ona ma takie tradycyjne PlayStationowe, jakie później było znane. I to wejście w zasadzie rozchodzi się na normalne cincze albo euro złącze, zależy jaki kabel posiadacie. No i tradycyjne złącze do zasilania. Z przodu tej konsolki mamy wejście na dwie karty pamięci oraz pady. Pady są praktycznie identyczne jak do PlayStation 2, z tym, że ja mam szary, który działa właśnie z tym. Nieoficjalną kartę pamięci, którą kupiłem też za jakieś śmieszne pieniądze. Bardzo jest ciężko znaleźć karty pamięci do PlayStation 1, a warto odnotować, że te z PlayStation 2 nie zadziałają na PlayStation 1, więc trochę się tego skubańca naszukałem, ale w końcu znalazłem i kupiłem, także bardzo się cieszę z tego faktu. W ogóle, co też jest dość specjalne w tej konsoli, to jest konsolka z mod chipem, czyli umożliwia nam odtwarzanie kopii zapasowych albo piratów, jak kto woli. Dla mnie PlayStation 1 jest konsolką też dość archaiczną i powiem wam, nie pograłem w żadną gierkę za dużo. No właśnie jedyną chyba z nich jest właśnie Gran Turismo, którą tak troszeczkę ogrywam, ale te wszystkie gry są dla mnie trochę takie drewniane. Nie mam jakichś nostalgicznych wspomnień z tą konsolką, więc nie grałem nigdy w żadnego Spyro ani nic. Gry, które planuję kupić na PlayStation 1, to są Need for Speedy od 1 do 5, ale to może za jakiś czas. Nie posiadam żadnej oryginalnej gry na tę konsolę, bo kupiłem ją w ogóle za 50 zł z padem właśnie. No i nie było żadnej gry w zestawie, więc no, nie wszedłem w posiadanie żadnej jeszcze z nich. Na razie wolę ogrywać inne gierki, zanim zajmę się kolekcjonowaniem konkretnie na PlayStation 1. Kolejną konsolą, którą mam, to jest PlayStation 2. Tak, bardzo popularna konsola, już no, nawet nie poprzedniej generacji, dwie generacje do tyłu. Jak widzicie w napędzie Need for Speed Underground. O tak, tyle wspomnień, same dobre. Więc to jest PlayStation 2. Myślę, że z konsolką każdy mniej więcej z was miał jakąś styczność albo słyszał o konsoli. Bardzo, bardzo popularna. Tutaj jak wam pokażę, tutaj mam pada do niej. No, pad nie jest jakiś super wygodny, nawet bym powiedział, że nie jest dość ergonomiczny. I troszeczkę męczy mnie uchwyt. Co ciekawe, z PlayStation 2 to jest najnowszy model. Najnowszy model, którego nie dało się przerobić metodą software'ową. Czyli jeżeli chcieliście odpalać nielegalne gry, nie mogliście przerobić karty pamięci. Jedyna możliwość, żeby przerobić tę konsolę, to był właśnie modchip, którego tutaj nie mam, bo konsolę miałem od nowości i to w ogóle był zły zakup, ale pomijając to, mam właśnie tutaj jeszcze wielkiego PlayStation 2, który, o matko, zapomniałem go wytrzeć, jest dość ukurzony. Zobaczcie, jak tego bydlaka, jak sobie porównacie, no to jest on zdecydowanie większy niż wersja Slim. Tą konsolę w ogóle nabyłem za 35 zł kiedyś na jakimś film targu. Nie działał laser do płyt, nie działa DVD jakby. Płyty CD działają. I właśnie ta konsola została przerobiona w ten sposób, że ma zmodyfikowaną kartę pamięci, jest wczytywany inny software i w ten sposób można na przykład wczytywać gry po USB, wpinając dysk albo pendrive'a. No, laser jest padnięty, więc tak czy tak żadnej innej gry nie otworzę z napędu. Więc przeróbka w takim wypadku uważam jest jak najbardziej, nawet bym powiedział, konieczna. Co do gier na PlayStation 2, tutaj już moja biblioteka jest troszeczkę większa niż w przypadku Genesis, nawet bym chyba powiedział, że jest największa.
mamy Need for Speed Underground, Need for Speed Underground 2. Ludzie, to są takie perły, najlepsze gry wyścigowe, w jakie mogliście grać i mam nadzieję, że graliście, a jak nie, to zagrajcie. To jest po prostu taki sztos, że ach, tyle wspomnień. Właśnie przychodzę sobie Undergrounda, potem wezmę się za Undergrounda 2. W Undergroundzie już jestem dość daleko, więc myślę, że w jakimś niedalekim czasie go sobie skończę i będę mógł sobie pograć dalej. Czyli w Undergrounda 2. I dobrze. Do kolejnej generacji. Powiem o Xboxie, ale za chwilę. Najpierw przejdziemy sobie do Wii. To jest konsola, w której posiadanie wszedłem bardzo niedawno temu stosunkowo. Kupiłem go może chyba w styczniu, czyli stosunkowo jeszcze nie tak dawno temu, jakieś 6 miesięcy temu. Pograłem w parę gier. Przerobiona jest ta konsola, sam ją przerobiłem mod chipem. To daje nam naprawdę szereg możliwości, włącznie z możliwością zainstalowania Linuxa, czego jeszcze nie próbowałem, ale kiedyś na pewno spróbuję, a jak spróbuję, to się i z wami tym podzielę. Wii jest bardzo fajną konsolką, myślę, że przez wielu niedocenianą, dość popularna w Polsce nawet, bardziej w Niemczech bym powiedział, więc jeżeli macie jakąś rodzinę w Niemczech, to jest bardzo duża szansa, że mieliście możliwość zagrać. Konsolę Wii sterujemy właśnie takowym pilotem, tak zwanym Wii Remote'em. To jest kontroler ruchowy, jeżeli ktoś by nie wiedział. Do niego wpina się tak zwany nunchuck i nunchuck też ma w sobie te wszystkie akcelerometry i też rozpoznaje ruch. To jest całkiem ciekawy koncept. Jedną z fajniejszych gier, którą grałem jak na razie na tej konsoli, to Super Mario Galaxy. Ta gra jest naprawdę genialna. Jeszcze jej nie skończyłem, ale naprawdę zauroczyłem się niesamowicie. Tutaj mam 4 oryginalne gierki na tą konsolę. Łącznie z tym zestawem, który kupiłem, przyszedł do mnie Game Party 3, czyli jakaś taka typowa gierka imprezowa, Harry Potter i Zakon Feniksa. Całkiem spoko wykorzystuję te kontrolery ruchowe. Need for Speed Carbon, którego gra się tak dziwnie na kontrolerach ruchowych, ale że jest to mój ulubiony Need for Speed, kiedyś go na pewno przejdę na tych kontrolerach ruchowych. Jedną grę, którą dokupiłem sam, jest to dość ciekawa sprawa, myślę, że warta tutaj włożenia gameplayu. Jest to... Jest to Exclusive na Wii i bodajże 2DS-a chyba jeszcze starego nawet, albo 3DS-a, nie do końca powiem. Pamiętam, Need for Speed Nitro, jakiś spin-off serii oparty o kontrolery ruchowe, ścigamy się jakby takimi samochodami, które wyglądają jak Hot Wheelsy. Powiem wam, trochę gniot, ale celuję w to, żeby mieć skolekcjonowane wszystkie Need for Speedy, więc definitywnie przyda mi się do kolekcji, tak? Kiedyś mam nadzieję go też przejść, bo chcę przejść wszystkie Need for Speedy. I teraz przechodzimy do mojego białego Xboxa 360. Jest to model bodajże z 2007 roku, po rewizji, czyli nie powinien mi się spalić. Nie powinien być żadnego czerwonego pierścienia śmierci. Nie powinienem tutaj zobaczyć. Aczkolwiek nie chcę zapeszać, bo być może za 2 dni mi ta konsola umrze. Bardzo fajna konsolka, sporo gier na nią przegrałem. Czy w sporo gier grałem, może tak. Aktualnie w ogóle gram w Need for Speed Carbona, skończyłem. Tutaj wam pokażę, jest jedna część kolekcji, kilka gier, które mi tutaj weszło, to jest The Burial. Jest to gra z uniwersum XCOM-a, taka strategia, można by powiedzieć. Całkiem fajna i naprawdę spoko się w to gra. Eternal Sonata, japoński RPG, bardzo ciekawa historia, zdecydowanie polecam. Need for Speed Shift i Need for Speed Pro Street. Jeszcze w niej nie grałem. Kolekcjonuję wszystkie Need for Speedy, ale staram się je przechodzić chronologicznie. Dzisiaj właśnie skończyłem Carbona, więc kolejny będzie Pro Street. Aliens vs Predator, bardzo fajna gra. Pamiętam, jak jeszcze swego czasu oglądałem chyba jakieś zapowiedzi, to chyba jeszcze było nawet na Hyperze. Mówię, o matko, muszę w tą gierkę kiedyś zagrać. W ogóle ta gra jest pożyczona, muszę oddać. Więc ona nie jest pełnoprawnie w mojej kolekcji. I idąc tutaj od dołu z gier na Xboxa, mam Need for Speed Most Wanted jako prezent na urodziny. Chyba najlepsza w ogóle wersja Most Wanted'a, w jaką można zagrać. Zdecydowanie lepsza od tej na PC-cie. Potem mamy Need for Speed Hot Pursuit.
Mass Effect, w którego gram, ale nie skończyłem. Lanoir, w które zacząłem grać, ale nie skończyłem. Metal Gear Solid Phantom Pain, rewelacyjna gierka, zacząłem grać, jestem gdzieś chyba w połowie, jeszcze nie skończyłem. Forza Motorsport 4, nie wiem czy tą grę w zasadzie można skończyć, chyba kariera się kiedyś kończy, ale sporo w tą gierkę przegrałem, zdecydowanie polecam. Need for Speed Carbon, którego skończyłem dzisiaj, jej, hurra! Zdecydowanie polecam, fajnie graficznie zrobiony, fajnie wygląda na Xboxie. I mój najnowszy nabytek na tą konsolę, Need for Speed Undercover. Więc jeszcze troszeczkę mi tych Need for Speedów brakuje na Xboxa, ale myślę, że po kolei się poznajdują. No i mój najnowszy nabytek, który możecie właśnie kojarzyć z mojego kanału, to nic innego jak Nintendo Switch, hurra! Nintendo Switch, tak zwany tablet gamingowy, jak niektórzy go nazywają. Bardzo, bardzo fajna konsola, moim zdaniem najciekawsza z najnowszej generacji, właśnie z tegoż to powodu postanowiłem ją kupić. Czekajcie, sobie tutaj sfokusuję. Tak więc teraz mamy tutaj podgląd. Chcę wam tutaj właśnie pokazać, bo sporo gier mam kupionych w wersji cyfrowej. Wersja kartridżowa Zeldy, którą usiłuję się docisnąć do końca. Minecraft. Mamy też Fast RMX. Jest to gierka też zakupiona przeze mnie cyfrowo. Bardzo fajna ścigałka, mogliście zobaczyć let's play u mnie na kanale z niej. Metal Slug. Bardzo fajna gierka, skończyłem. Bardzo fajna do koopa, jeżeli ktoś lubi sobie tak ponapierdzielać bez specjalnie myślenia z kimś na kanapie, to jest super sprawa. Sniper Clips, bardzo fajny ekskluzyw na Nintendo Switch. Zdecydowanie polecam, super przezabawna gierka, fajne, można powiedzieć, łamigłówki logiczne. No i to w zasadzie tyle, bo reszta to są jakieś tam demka, które pościągałem. I to są właśnie gry cyfrowe. A także tutaj mamy jeszcze wersje pudełkowe Zeldy i Mario Kart 8 Deluxe. Kurde, co do tej Zeldy, nie? Ona była przez tyle osób zachwalana, że ja normalnie się tutaj troszeczkę wyjdę przez szereg i powiem wam, ta gra nie jest taka rewelacyjna. Prawdopodobnie dlatego, że ja spodziewałem się czegoś innego. Być może to jest najlepsza Zelda w swojej klasie. Ja spodziewałem się czegoś bardziej pokroju Skyrima i no nie ukrywam, troszeczkę jestem rozczarowany tym. Natomiast dalej mamy Mario Kart 8 Deluxe. I za to z tej gierki jestem bardzo, bardzo zadowolony, rewelacyjna. Wcześniej grałem tylko w Mario Kart na Wii. Naprawdę zdecydowanie polecam. Macie tutaj nawet gdzieś w górnym rogu adnotację do Let's Playu, jeżeli ktoś z was chciałby zobaczyć. No i moi drodzy, to w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o moje konsole. Także troszeczkę to nam zajęło, zanim przeszliśmy przez wszystko. Teraz przejdziemy sobie do mojej stacji roboczej. Okej, teraz przechodzimy do tego, co PC Master Race gracze kochają najbardziej, czyli do peceta. Ale nim przejdziemy do samego peceta, najpierw chciałbym powiedzieć kilka słów od rzeczy, które są od niego niezależne. Czyli po pierwsze na temat fotela, bo dużo osób mnie o niego pyta. Czy to jest fotel z samochodu? To jest pytanie, które na streamie pada dość często i lubię na nie odpowiadać, bo za tym kryje się całkiem fajna historia. Tak więc tak, to jest fotel z samochodu, konkretnie z Audi A6. Mój kuzyn zrobił mi właśnie taki fotel, biorąc właśnie takowy fotel z rzeczonego Audi. Jest on bardzo fajny, bardzo wygodny, ma regulowane oczywiście oparcie i również jest możliwość, żeby zrobić go, żeby ta elektryka, która działa na podnoszenie, opuszczenie tego fotelu, żeby działała. Jeszcze tego nie zrobiłem, bo pracuję nad akumulatorem i miejscem, żeby go jakoś tam fajnie umieścić, ale na razie działa statycznie i też jest bardzo fajny. Oczywiście poduszka powietrzna została z niego wyciągnięta. Dobrze, teraz przechodząc do monitorów. Jak widzicie, jest tutaj ich kilka, a mianowicie trzy monitory. To jest monitor, który miałem jako pierwszy do komputera kupiony. Ten został kupiony jako drugi i ma rozdzielczość Full HD. Ten nie ma rozdzielczości Full HD, ma tam 1440x900 bodajże. I ten szajs, który w zasadzie jest telewizorem i
ma napisane, że wyciąga 720p, a tak naprawdę działa Full HD, ale dziwnie je obcina w ogóle. A chińskie badziewie, szkoda na to czasu. Tak więc tak wyglądają moje monitory. Tutaj znajduje się moja maskotka z SUS-a, jest to pamiątka z konkursu. Bardzo, bardzo miłe. SUS to jest Linux, jakby ktoś nie wiedział. Tutaj skromnie jakieś dwa pendrive, oczywiście fidget spinner, którego nie mogło zabraknąć. Klawiatura mechaniczna firmy Auwa. Bardzo, bardzo zresztą fajna. Oczywiście jest to mechaniczne switche. Switche MX Sherry Blue, czyli również takie, które możecie znaleźć we współczesnych klawiaturach. Ta klawiatura jest bardzo, bardzo stara. Mikrofon firmy Unitra z ręcznie zrobionym takim blokerem szusznięć, fufnięć w mikrofon, który no, wygląda może niezbyt estetycznie, ale robi robotę, więc może, żeby nie zaburzać estetyki, przestawię go gdzieś. Kolejnym elementem, który może Was zainteresować, to jest myszka Rockcat Kowa. Ona ma cztery przyciski programowalne funkcyjne, to jest bardzo fajna cecha tej myszki. Jest dość lekka, fajnie leży w łapce. Nie była też jakoś specjalnie droga, ale muszę tutaj zaznaczyć, że mysz musiała zostać naprawiana, ponieważ normalnie urwał mi się ten kabel, urwał się i to po jakichś, nie wiem, 4 miesiącach od zakupu urwał się. I to jest rzecz, której gwarancja nie obejmuje, bo to jest uszkodzenie mechaniczne. No ale błagam Was, jak w takiej myszce, która kosztuje no, jakieś nie całkiem małe pieniądze, kuźwa, może się kabel urwać. No proszę Was, w gówniakach za 30 zł się nie urywają, a w tej się urwał. Na szczęście mam zdolnego tatę, to naprawił mi ten kabel i myszka normalnie może funkcjonować. Jakaś podkładka X7 Gaming, nie warta wspominania. Jakaś stara drukarka laserowa firmy Lexmark. Ja z niej bardzo mało korzystam, głównie jest używana przez moich rodziców. Co do samego systemu operacyjnego, jest to Windows 10, wersja Education, jeżeli coś komuś to Wam mówi. Tutaj na tym monitorze jest mój fanpage, na który Was zapraszam, jeżeli chcecie być na bieżąco, a tutaj leci jakiś mój headlight ze streamu z któregoś tam dnia. Generalnie zapraszam, czasami fajną bekę kręcimy, a na tym monitorze jest Discord, na którego Was również zapraszam, jeżeli chcecie pogadać, pobawić się ze mną, pograć w coś czasem. Pod biurkiem niestety nie najpiękniej posegregowane kable, więc posypią się na mnie gromy. Tak, posegreguję to. Powiem wam też, żeby Was uciszyć. Jest tam również listwa i stołeczek, ponieważ jak widzicie, fotel jest dość wysoki i nogi mi dyndają, co nie jest do końca zdrowe. Dlatego mam tam takową podpórkę, żeby te nogi sobie zeprzeć i wygodnie siedzieć. No i tutaj jest też skrzynia całego peceta. Bardzo brzydka obudowa, bardzo stara. Przymierzam się do tego, żeby ją wymienić. I tam jeszcze kryje się, poza kablami, które nie są specjalnie widoczne, kryje się również wzmacniacz firmy Yamaha. Bardzo fajny, który zasila mi właśnie te oto dwie kolumny, które bardzo fajnie działają i w ogóle nie czuję potrzeby używania słuchawek. Tutaj co do tego komputera, otwierać go nie będę, bo tam mam taki bajzel, że zaraz pół internetu się tutaj zleci i będzie mi krzyczeć, że mam w ogóle niepoukładane kable i jak tak można i ja przepraszam bardzo, więc powiem tylko co nieco o specyfikacji. Tak więc komputer jest wyposażony w procesor AMD serii Phenom 2, sześciordzeniowy X6035T. Taki jest dokładnie model procesora. Jest on podkręcony przeze mnie do 3 GHz. Fabrycznie był chyba 2,6 GHz. No powyżej 3 GHz już dzieją mu się dziwne rzeczy, więc nie chciałem przedobrzyć. Posiadam 10 GB RAM-u. Z różnych kości, każda innej, w ogóle z innej parafii, innego producenta. Tak to wyszło jakoś przez lata, te pamięci wpadały w moje ręce, więc systematycznie upgrade'owałem. Posiadam 5 dysków twardych, jeden dysk SSD firmy Kingston, o ile się nie mylę, 120 właśnie na sam system, żeby działał sprawnie, szybko i elegancko.
A także mam dwa dyski 1-terabajtowe. Jeden dysk 160 giga. Ja go używam jako dysk tak zwany linuxowy. Tam mam zainstalowaną Fedorę. I jak potrzebuję użyć do czegoś Linuxa, to się bardzo przydaje. I jeszcze mam dysk 250 giga, który używam głównie do synchronizacji z OnCloudem, czyli moją własną, powiedzmy, chmurą, można to tak nazwać. I to jest bardzo wygodne rozwiązanie, które sobie bardzo chwalę. Płyta główna, jakaś gigabajta, modelu Wam nie będę podawał, bo to nie jest istotne, bo ta płyta jest w ogóle bardzo stara. Ona ma już prawie 8 lat. Więc to jest jakby najsłabsze w ogóle ogniwo tego komputera. Jednocześnie procesor i płyta główna to jest zdecydowanie wąskie gardło tutaj. No rzeczy, które będzie trzeba zupgrade'ować, no ale do tego też trzeba, wiadomo, odpowiednie środki. Na razie jeszcze procesor jest całkiem wydajny, da się go przeżyć, więc myślę, że jeszcze no rok, dwa i będę to wymieniał, ale póki co zostaje, bo działa. Bardziej priorytetowym paradoksalnie wydatkiem dla mnie jest zmiana obudowy, bo już po prostu ta mi się tak opatrzyła i jak widzicie, ten plastik, on się też tak obrudził. Ktoś może powiedzieć, że on się tak ubrudził, ale to nawet nie jest, że on jest obrudzony, on po prostu tak oblazł jakoś szpetnie i po prostu już nie umiem na to patrzeć normalnie. Niemniej jednak nie powiedziałem jeszcze o karcie graficznej, to jest Radeon RX 460. Budżetowa karta graficzna, ale powiem Wam, do nawet grania, streamowania LoL'a, Wiedźmina 3, GTA 5 wystarcza i ja jestem bardzo zadowolony z tej karty. Jak zauważyliście też, jakby całe moje komponenty komputera są zbudowane na podzespołach firmy AMD. Tak jakoś wyszło, bardziej sympatyzuję z tą firmą niż z Intelem. Może też ze względu na to, że mają lepsze wsparcie dla Linuxa, oczywiście tam jeszcze jest lampka dwustopniowa, która mi tutaj przyświeca w nocy. W trakcie moich nocnych sesji. No i w zasadzie to jest tyle, co mam do powiedzenia na temat swojego komputera. Tutaj jeszcze może pokażę Wam, jest taka moja półeczka z różnymi książkami, segregatorami, tutaj pudełka telefonów w chronologicznej kolejności, w jakiej je używałem. Tak, i to może niektórych Was zdziwić, że tutaj nagle jest iPhone 4, a tutaj jest Xperia Z, LG jakiś kupowaty i potem 3GS, o co chodzi? Tak, ale taka była kolejność używania moich telefonów. Bardzo długa historia. Jestem teraz szczęśliwym posiadaczem iPhone'a SE. Jestem bardzo szczęśliwym posiadaczem tego telefonu. Naprawdę. Jakieś łuski z karabinów, pistoletów i z shotguna bodajże. Taka malutka puszeczka z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo jestem wolontariuszem tutaj. iPod Touch pierwszej generacji. Evenement, wyrwałem go za śmieszną ilość pieniędzy, działa, bardzo fajna pamiątka dla mnie jako dla kolekcjonera gratka. Tutaj jeszcze nawet Wam pokażę, mam takie dwa stare telefony i tutaj ta szuflada może też Was zainteresować, to jest kupa różnych telefonów posegregowanych niezbyt bardzo, ale zdecydowanie są tu perełki pokroju Xperia Play, nieśmiertelnych Nokii, następcy nieśmiertelnych Nokii, jak na przykład ta E52, różne inne Xperie. Generalnie to zbieram telefony takie różne. To jest, myślę, z ciekawszych rzeczy. Za pudełkami też są pudełka gier, ale tutaj nie ma takich ciekawych rzeczy, żebym się mógł nimi chwalić. Tutaj ewentualnie jeszcze mamy pudełka ze StarCrafta i z Diablo. I na samej górze, obok pudełka z routera, mam jeszcze Big Boxa z World of Warcraft. Jako też, że używam swojego peceta do grania, to bardzo preferuję wybierać gry z biblioteki Steam. Jak widzicie, jest ich tutaj trochę, niektóre gierki, w które w ogóle nie grałem. Jest tutaj całkiem sporo gier. Niektóre to są takie po prostu kupione na przecenach, w jakichś bundlach, które niekoniecznie mnie interesują. Gier mam w sumie 145 na Steamie. No, jest tutaj kilka fajnych, na przykład GTA 5, właśnie Wiedźmin 3, którego teraz ogrywam, Metal Gear Solid, Rocket League, Elder Scrollsy, Skyrimy wszystkiej maści rodzaju, Dark Soulsy jakieś, Bioshocki, Counter Strike'i oczywiście, których nie mogę zabraknąć, kompletna kolekcja wszystkich części GTA, ponieważ jestem dość fanem też gierki pokroju Star Wars, Jedi Academy,
czy Knights of Old Republic, bardzo świetne RPG. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to link do mojego Steama na pewno gdzieś tam sobie wynajdziecie w necie, więc możecie wtedy dokładnie prześledzić moją bibliotekę. No i moi drodzy, to tyle. To tyle w tym filmie aka Pokój Gracza 2017. Wyszedł ten materiał dość długi. One zwykle są dość długie, ponieważ zwykle ludzie chcą poruszyć w nim dużo kwestii. Ja poruszyłem ich całkiem sporo. Mam nadzieję, że w jakiś sposób wyczerpałem cały temat, jak to tylko było możliwe. I mam nadzieję, że wam się to podobało. No i co? Tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę. Wpadajcie na streamy, na Facebooka. No i tyle. Trzymajcie się. Na razie. Hej.